Dzień dobry, nazywam się Lidia i jestem słuchaczką Centrum Kształcenia Ustawicielego w Poszynie na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie technik organizacji reklamy. Wcześniej skończyłam całą ogólnokształcącą. Nie zdobyłam w ogóle żadnego dowodu. Kurs daje mi możliwość rozwinięcia swoich zainteresowań i umiejętności oraz zdobycia kwalifikacji zawodowej. Najbardziej zainteresowało mnie na kursie grafika komputerowa i przygotowanie materiałów graficznych, a w szczególności zasady złożenia banerów, loga, stron internetowych, plakatów. Tak, chciałabym świadczyć usługi w zakresie działalności reklamowej, ponieważ lubię pracę z ludźmi i wychodzę własne. Tak, nauka jest w systemie zaocznym, na co dzień pracuję oraz dużo pracuję jeszcze do tego w domu przy komputerze i wystarczy tylko chwila poświęcona w tygodniu, aby powtórzyć sobie materiał przerobiony na lekcjach. Na zajęciach robiliśmy animację poklatkową. Nigdy wcześniej tego nie robiłam i bardzo się cieszę, że mogę już praktycznie rozwinąć taki projekt. Następnym razem będę wiedziała, jak to zrobić, na co zwracać uwagę, gdzie są błędy. Podobało mi się wyjście w plener na zajęciach z fotografii. Atmosfera jest bardzo przyjazna, nauczyciele zwracają się z szacunkiem. Grupa jest zróżnicowana pod względem wieku i doświadczeń, co procentuje późniejsze wspieranie się nawzajem. Dzień dobry, mam na imię Grzegorz, jestem słuchaczą kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik organizacji reklamy. Skończyłem studia humanistyczne po kierunku administracja publiczna. Wybrałem ten kurs, ponieważ uważam, że jest to kierunek na czasie. No i jest to inwestycja w moją osobowość. Na kursie najbardziej zainteresowały mnie zajęcia z warsztatów fotograficznych, tworzenie animacji poklatkowych i obsługa programów graficznych. Tak planuję stworzyć własną działalność gospodarczą, gdzie wykorzystam umiejętności nabyte na kursie. Atmosfera na kursach jest bardzo przyjazna, ludzie są życzliwi, jeżeli chodzi o wykładowców. Chętnie pomagają, dzielą się z swoim szerokim zasobem wiedzy. W szkole jest pełny dostęp do sieci internetu. Działa również biblioteka. Tak, ponieważ pracuję zawodowo, odpowiadam na naukę.